4 lata temu z ogromną tremą, ale też ogromną nadzieją. Wielka też była moja determinacja, bo wiedziałam, że podejmuję się czegoś niezwykle trudnego, ale wspierana przez Waszą energię postanowiłam, że spróbuję dać radę. I się udało. Dzisiaj ta trema wcale nie jest mniejsza, dlatego że to nie tylko ponowne ubieganie się o fotel prezydenta Świdnicy, ale też podsumowanie tych 4 lat i przekonanie mieszkańców Świdnicy, że warto było. Wybory samorządowe, które odbędą się 21 października, to wielki sprawdzian dla nas wszystkich. To wielki sprawdzian dla tych, którzy doceniają wartość naszych małych ojczyzn, którzy, czy to poprzez głos wrzucony do urny, czy przez głosowanie na wybranego prezydenta, poprzez kandydowanie na radnych różnych szczebli, ubieganie się o najwyższe stanowiska, stanowiska wójta, burmistrza, prezydenta, pokazują, że jest to dla nich ważne. Stąd też pierwsza moja prośba do Państwa. Nieważne, czy chcą głosować na Moskal-Słaniewską, ważne, żeby poszli na wybory. Żeby zrozumieli, że w sile tych pojedynczych głosów jest coś naprawdę niesamowitego. Nasza obojętność niestety kilka razy już pokazała, że potem z tych wyborów nie do końca byliśmy zadowoleni. Liczę więc i na Państwa aktywność w takim zakresie.